Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Słuchaj, wiesz może, co się stało z Jaskrem? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepną juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pasztecikami ze słowiczych języków i poją młodym winem. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie Pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie, to może sobie tam gnić i z waltornią w dupie. Jakiś opryskliwy się zrobiłeś. Co cię gryzie? Przepraszam. Widzisz, odkąd mam klimakterium, nachodzą mnie nagłe fale gorąca i szybko się denerwuję. Dijkstra, wiesz, że nie możesz mieć klimakterium, prawda? Wiem, bałwanie. Wiem też, że nic cię tak naprawdę nie obchodzą moje problemy. O co chodzi? Przejrzałeś mnie. Potrzebuję roboty i myślałem, że może coś mi zlecisz. Jakiś potwór, te sprawy. Tak. Mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na przykład popytać o Jaskra. Ustalić, co dokładnie się z nim stało. Rozumiem, że poza tym mi jeszcze zapłacisz. Nic za darmo, co? Ciekawe, czy byłeś taki wyszczekany, jak cię Emhyr najmował. Nie wiem, o czym mówisz. Jesteś najgorszym kłamcą, jakiego znam. Dobrze, że nie potrzebuję cię do pokera. No, ale dość ploteczek. Tak, zapłacę ci, zapłacę. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Może ci pomogę. O co chodzi? Zamiast mówić, wolę pokazać. Obraz jest wart tysiąca słów i tak dalej. A, no i zdajesz sobie sprawę, że jeśli wygadasz, co tu zobaczysz, zarobisz kosę pod żebro. Tak zakładałem. Świetnie. Ostatnia prośba, a właściwie polecenie. Nie wyciągaj miecza z pochwy, o ile nie poproszę. Bart, przestań w tej chwili. Ja zły. Przeze mnie zginie Torwona. Ale nie głową w mur tego nie zmieni. Jak ja boli, ja mniej myślę. Jak mniej myśli, ja mniej smutny. A ja teraz bardzo smutny. Skąd wytrzasnąłeś tego trolla? Z Zerikani. Wygrałem go w karty od handlarza Wilbundami. Co, żarcik to lepszy. Widzisz, żebym się uśmiechał? Jestem śmiertelnie poważny. Bart pilnował garbate konie. Tam gorąco i piasek dużo. Ale Zigi mnie zabrał, bo Zigi dobry. Widzę, że się dogadujesz z trolem, więc po co mnie tu przyprowadziłeś? Zwróć uwagę na tę dziurę. Jeszcze do niej wrócimy. A za tymi drzwiami jest skarbiec, do niedawna pełen nowigradzkich koron i innych preciozów. Ja pilnował, ale było bum i nie ma Torwuna.
przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. Czemu sam się tym nie zajmiesz? Masz układy w półświatku. Po co ci jeszcze Wiedźmin? Widzisz, te pieniądze nie należały wyłącznie do mnie. Można powiedzieć, że prowadzę taki bank dla wtajemniczonych. Z oczywistych względów nie chcę, żeby wieści o moich tymczasowych problemach z płynnością się rozeszły. Dlatego właśnie potrzebuję pomocy kogoś z zewnątrz. Skąd pewność, że możesz mi zaufać? Nie mam takiej pewności. Liczę na twój instynkt samozachowawczy. Bo jeśli skrewisz, zabiję cię i dam na pożarcie Bartowi. Bart, bardzo przykro. Taka praca. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To przez wiedźmińskie mutacje wypierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytania. Zamieniam się w słuch. Jaka była wartość tego wszystkiego, tak mniej więcej? A co? Chcesz wyliczyć, jakie dostaniesz znaleźne? Nie rób sobie nadziei. Za dobrze cię znam. Po prostu wolę wiedzieć, czego szukam. 3 skrzynie nilfgaardzkich florenów, kufer szmaragdów, rubinów i topazów, srebrne lichtarze i półmiski. Długo by wyliczać. Cała torfuna. Wszystko przez Barta. Ktoś widział, co tu się stało? Poza Bartem? Nie. O tym skarbcu wiedzieli tylko depozytariusze. No i złodzieje. A czy w dniu ataku działo się coś podejrzanego na górze? W samych łaźniach? Happen zarzekał się, że było spokojnie. Staliby walcy, mały ruch, żadnych ekscesów. Cholerna sielanka. Końcówki rury są wywinięte na zewnątrz. Coś rozwaliło ją od środka i kawał ściany przy okazji. Wygląda na to, że odpływy z wszystkich basenów zbiegają się w tym miejscu. Krata z rury. Wybuch zgiął jak kartkę, a na krawędziach są resztki zaprawy. Czyli nie zdjęto jej przed eksplozją. Podmuch wyrwał ją ze ściany. Nie czuć śladów magii, więc wyrwę zrobiła chyba bomba. Ale odłamków ani widu. Może porwał je nurt ścieku. Myślałem, że wiedźmińskie eliksiry są paskudne. Yeah!
moneta. Tu ślady się kończą. Jaskier załadował pewnie skarb na barkę. Dęko srebrnego pojemniczka, ukryte runami i nadtopione, pewnie przez wybuch. To chyba kawałek bomby, pachnie jak olej z wiwerny i karmel? Więcej się tu nie dowiem. Pora wracać do Dijkstry. To ten osiłek, o którym mówił Dijkstra. Możemy zamienić parę słów? Zamienić? A na co? Słowa nie warte nic. Nawet Bart wie. W sensie porozmawiać. W sensie? Gdzie to? Jeszcze raz. Możemy porozmawiać? Ciebie Ziggy lubi. Możemy. Czy przed kradzieżą działo się coś podejrzanego? Co? Bart nie rozumie. Coś innego niż zwykle. Mogłeś to zobaczyć, poczuć, usłyszeć. Tak, tak. Ja słyszał takie... Aż łaskotało Barta w uchy. Jakie to było syczenie? Jak u węża? Nie, inny syk. Nie jak zwierz wcale. Tylko jak co? Jak... kamień? Syczący kamień. Skąd dochodziło to syczenie? Bart słyszał syk w Landrynie. Słucham? No, tam gdzie Bart robi kupę. Dobra, pogadajmy o czymś innym. Zgoda. Nie ma Torfuny. To Bart ma dużo czasu. Bo Bart już nie ma czego pilnować. Czemu tak lubisz Ziggy'ego? Ziggy dobry, Ziggy dba. I zamknął cię samego pod ziemią. Nie nudzi ci się? Nie bardzo masz co tu robić. Bart jak nie ma co robić, myśli. O tak, bardzo myśli. Aż boli. A na jaki temat, jeśli można spytać? Kamienie. Kamienie? Kamienie ciekawe. Dzięki za pomoc. Bywaj. Bywam. A może nie bywam? Po to być pytanie.
Słucham. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Sprawdziłem już kanały wokół skarbca. No i jak? Czego się dowiedziałeś? Część skarbu wysypała się złodziejom ze skrzynek, więc zostawili wyraźny trop. Wiesz, jak w tej bajce, z okruszkami. Mhm, kojarzę. Jaś, Małgosia, palenie czarownic. Bardzo to adekwatne do Nowigradu. Ślad prowadził aż do wyjścia z kanałów i tam się urwał. Stawiam, że załadowali skrzynię na jakąś barkę. No, raczej, że nie na wóz. Łodzi nie wytropimy. Jest to ślepy zaułek. Wychodzi na to, że ściany skarbca rozsadziła bomba. Zobacz. Denko srebrnego cylindra, pokryte runami. Ciekawe. Wiadomo, co było w środku? Część składników rozpoznałem po zapachu. Olej z wiwerny i cukier. Cukier? Geralt, nie jestem w nastroju do żartów. Ja też nie. Mówię, jak jest. W bombie był cukier. Pomyślmy. Cukier reaguje gwałtownie z kwasem siarkowym, ale nie na tyle, żeby wywołać eksplozję. Bez sensu. Nie wiedziałem, że znasz się na alchemii. Liznęło się tego trochę na Akademii Oksenfurskiej. No, ale nie czas na wspominki. Masz znaleźć skarb, a nie napisać moją biografię. Wiesz coś więcej o tej bombie? Cokolwiek. Bomba eksplodowała w rurze, która wychodzi ze ściany przy skarbcu. Ale krata odpływowa była w momencie wybuchu na swoim miejscu, a to oznacza, że... Ach, to chyba jasne. Ładunek podłożono od środka. Dokładnie. Myślę, że to było tak. Ktoś wszedł do łaźni, spuścił wodę z jednego z basenów i wrzucił cylinder do odpływu. Bomba spłynęła na dół, zatrzymała się na kracie i, cytując Barta, wielki bum! Spróbujmy ustalić, do którego odpływu wrzucono bombę. To jedyny obiecujący trop. Racja. Jeśli znajdziemy ślady, zestawimy je z księgą gości i zobaczymy, kto korzystał z danego basenu w dniu napadu. Nieźle się spisałeś. Dziękuję za wyrazy uznania. Ach, ta twoja słynna ironia. Brakowało mi jej. Doprawdy? Jak gwoździ w kalesonach. No dobra, ty przyjrzyj się basenom z prawej, a ja biorę te z lewej. Zawołaj mnie, jak coś znajdziesz.